Najpierw musieliśmy zacząć od tego, żeby jak gdyby ocenić stan faktyczny, zrobić ekspertyzę, bo bez tej ekspertyzy nie mogliśmy podpisać umowy ze Zbilkiem. Jak już zrobiliśmy tą ekspertyzę, okazało się, że obiekt, no ściany stoją, ale jest w stanie takim, powiedzmy, dogorywającym, czyli wszystko należy tam po prostu zrobić. Wszystkie instalacje, zarówno instalacje wewnętrzne, jak i zewnętrzne, wszystko jest do wymiany, nie mówiąc o dachu, fundamentach, które są mocno zagrzybione, zawilgocone, w rynnach rosną drzewa. No, remont nas bardzo dużo kosztował, w sensie położenia na dachu folii zabezpieczającej przed opadami, bo przecież dziurawy jest dach. Musieliśmy stawić te rynny, musieliśmy zabezpieczyć poucinane kable elektryczne, musieliśmy zabezpieczyć obiekt przed złodziejami, w sensie takim, że założyliśmy czujki i jest obiekt cały czas monitorowany. Okna są pozabijane, bo w tej chwili właściwie były one wrotami dla tych, którzy chcieli zakotwiczyć się w tym obiekcie. No i ponieważ obiekt jest obiektem zabytkowym, starania o uzyskanie pozwolenia na budowę no, były bardzo długotrwałe. Walczyliśmy strasznie o to, żeby pozwolenie na budowę otrzymać jeszcze w 2012 roku, co się nam udało i na co mamy tutaj dowód. Także mamy pozwolenie, ale w międzyczasie walczyliśmy również o środki na to, żeby ten obiekt wyremontować. Na chwilę obecną posiadamy przyrzeczone 2 miliony, to znaczy jest uchwała Rady Miasta, gdzie zabezpieczony jest 1 000 000 zł z Urzędu Miasta na modernizację kontrastów. Mamy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska prawie 900 tysięcy. My tutaj swój wkład na poziomie 100 tysięcy. No i teraz aplikujemy o środki PFRON-owskie. I jeżeli, tak jak mówię, będzie to możliwe, jeżeli w jakiś sposób przyznane zostaną te środki, no to wówczas, tak jak powiedziałam, gdzieś w okolicach maja będziemy wyłaniać już wykonawcę prac remontowych.